27 maja minęło 80 lat od śmierci generała Bolesława Roi. Od wielu miesięcy trwały przygotowania do godnego uczczenia pamięci o jednym z najważniejszych dowódców legionowych i współtwórcy Wojska Polskiego. Niedługo po wybuchu II wojny światowej Roja został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. Dziś, dzięki staraniom wielu środowisk, w miejscu jego śmierci stanął pomnik. Inicjatywa pomysłu uczczenia pamięci generała Roi związanego z Kielcami, który męczeńską śmiercią zginął w Sachsenhausen w 40 roku. Dziś dokładnie mija 80 lat od tej daty tego dramatycznego wydarzenia, ale cały ten pomysł zainicjowało Stowarzyszenie Pamięci Narodowej Czwartak i oczywiście potem konsekwencja wspólnych działań. Budowa pomnika była możliwa również dzięki współpracy Kieleckiego Urzędu Miasta i Instytutu Pamięci Narodowej. Zarówno kielecka delegatura, jak i centrala IPN przychylnie przyjęły tę inicjatywę. Obie strony dobrze oceniają też współpracę. To pokazuje, że te wspólne działania przy wielkim wsparciu, przy inicjatywie wielu osób, ale przy wsparciu także lub głównie Instytutu Pamięci Narodowej, mogliśmy doprowadzić do końca. To jest modelowy przykład współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z samorządem Kielc, z organizacjami społecznymi, które przywróciły pamięć o tym jednym z najodważniejszych oficerów Legionów Polskich, człowiekiem, który był nie tylko żołnierzem Legionów, ale później współtwórcą Wojska Polskiego. Podczas specjalnej konferencji prasowej, która odbyła się w Warszawie, podkreślono wagę pamięci o polskich ofiarach II wojny światowej na terenie III Rzeszy. Wiele miejsc na terenie dzisiejszych Niemiec pozostaje zaniedbanych. Niemcy, które zawsze jawiły się jako taki dobrze urządzony i zagospodarowany właśnie obszar, na którym zadbane są miejsca pamięci, okazał się bardzo tak naprawdę zaniedbany. To były pozory. Pomnik generała Roi stanął obok monumentu poświęconego Stefanowi Roweckiemu Grotowi. Obaj oficerowie związani są z miastem Kielce, które od lat prowadzi współpracę z instytucjami pamięci w Berlinie. Dla wszystkich, którzy sygnowali ten dokument wniosku o upamiętnienie generała, to jest tak naprawdę kilkanaście różnych organizacji, które na co dzień nie zawsze znajdują wspólny język, ale właśnie ten projekt pokazuje, jak ważne jest wspólne podejmowanie tego typu inicjatyw i jak tego typu inicjatywy potrafią wspaniale nas wszystkich jednoczyć do tego, żebyśmy wspólnie mogli opowiadać naszą polską historię. Tym bardziej cieszę, że na trwałe właśnie o Polsce w ten sposób opowiadamy w Niemczech. Prezydent Kielc Bogdan Wenta i prezes IPN dr Jarosław Szarek podpisali list intencyjny na temat współpracy przy inicjatywie upamiętniającej generała Roję na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Odsłonięcie pomnika planowane było na kwiecień, ale ze względu na pandemię koronawirusa odbędzie się w innym terminie.